Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, mam dla Państwa prezent pod choinkę na święta. W przyszłym roku w Nowogardzkiej Strefie Ekonomicznej rozpocznie działalność fabryka, która zatrudni 320 mieszkańców naszej gminy. Jest to firma Pressglass, światowy potentat produkcji szkła. Ma swoje 3 fabryki już w Polsce, w Nowogardzie będzie 4. Ma fabrykę w Wielkiej Brytanii, w Chorwacji, w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej. Działa na 2 kontynentach, w wielu krajach Europy. W sumie zatrudnia 3400 osób. Jest to poważny inwestor. 28 listopada inwestor podpisał umowę na zakup 6 hektarów ziemi w Nowogardzkiej Strefie Ekonomicznej i rozpoczyna procedurę związaną z budową fabryki. Ma już niezbędne pozwolenia środowiskowe, czeka na pozwolenie na budowę i w przyszłym roku rozpoczyna budowę fabryki, tak aby pod koniec roku 2018 zatrudniać tam naszych mieszkańców. Warto dodać, że ten nasz pierwszy inwestor wchodzi po 4 latach od uruchomienia strefy. Pamiętamy Państwo, iż strefę uruchomiliśmy w 2013 roku. Potem ją uzbrajaliśmy w drogę, w odwodnienie, w kanalizację sanitarną, w kanalizację deszczową oraz w wodę. Te uzbrojenie kosztowało nas 5,5 miliona złotych, z czego zdecydowana większość pochodziła ze środków zewnętrznych, również ze środków Unii Europejskiej. I dzisiaj po 4 latach mamy pierwszego inwestora. Chcę Państwu powiedzieć, że to nie ostatni, a dopiero pierwszy. Jest jeszcze miejsce na kilkanaście takich fabryk, na kilkanaście takich firm. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi inwestorami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, o tej samej porze, przed świętami, będę mógł pochwalić się Państwu kolejnym dla Was prezentem. Wszystkiego dobrego. Ogłosić Państwu, przekazać rewelacyjną informację, ale w tym momencie poproszę Pana Burmistrza Roberta Czaplę o głos. Szanowni Państwo, zbliżają się święta, co prawda Mikołajki za nami, ale święta przed nami i na święta mamy prezent dla społeczeństwa i gospodarki ziemi nowogardzkiej, bowiem można powiedzieć, że ruszyła Nowogardzka Strefa Ekonomiczna już tak naprawdę. W 2013 roku, kiedy stworzyliśmy strefę ekonomiczną, były nadzieje, potem one były nadzieje mieszkańców, one szybko przemieniły się w oczekiwania, no kiedy wreszcie będzie ten inwestor, czemu go nie ma, mija rok, mija dwa, gdzie on jest. No jak Państwo widzicie, jest to trudny i złożony proces dochodzenia do inwestora od uruchomienia strefy ekonomicznej, bo przecież trzeba było ją najpierw mieć, a potem uzbroić tereny, potem wypromować, a potem jeszcze rozmawiać z inwestorami. Rozmowy z inwestorem nie trwają tydzień, nie trwają dwa, nie trwają miesiąc, trwają wiele miesięcy i równolegle są prowadzone nawet z kilkoma, ale udało nam się dopiąć do końca rozmowy z jednym inwestorem. Jest to firma Pressglass, firma typowo z polskim kapitałem, polska firma. Lider w branży przetwórstwa szkła płaskiego, tak to się nazywa. Jest to firma, która ma swoje fabryki już na 2 kontynentach, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ogółem zatrudnia 3400 pracowników. Fabryki ma w Polsce, w Chorwacji, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej. Fabryka w Nowogardzie będzie 4. fabryką w Polsce. Plan firmy Pressglass jest bardzo ambitny, ponieważ już zostało rozpoczęte projektowanie zakładu. My wydaliśmy już o wiele wcześniej warunki środowiskowe, więc można powiedzieć, że na dniach projektanci będą składać wniosek o pozwolenie na budowę do powiatu i uruchomienie zakładu planują na 3 kwartał 2018 roku, czyli można powiedzieć jesień 2018. Związane jest to z ich potrzebami realizacji zamówień pod konkretnych odbiorców. Firma Pressglass w Nowogardzie, czy zakład, ma docelowo zatrudnić około 320 osób, z czego 300 ma pracować
na produkcji i w branży, czy w tych zawodach okołoprodukcyjnych, natomiast 20 osób to mają być pracownicy administracji. Firma robi już nabór, prowadzi już nabory. Kilka osób zatrudniła i te osoby będą prowadzić rozruch czy start zakładu na początku i one w tej chwili są szkolone w Tczewie i w Radomsku, czyli w obecnych zakładach tego przedsiębiorstwa. Więc jest to poważny inwestor, który polski inwestor z polskim kapitałem, który poważnie inwestuje, no i te zamiary widać są realizowane na bieżąco, bo już są zatrudnieni pracownicy, już są szkoleni. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim podziękować za dobrą współpracę i pogratulować panu burmistrzowi i wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim całemu miastu Nowogard za bardzo dobrą ofertę, za właściwe zaangażowanie, za odpowiednie podejście do tych wszystkich obowiązków, które spoczywają na samorządzie, jeżeli chce być konkurencyjny w odniesieniu do innych samorządów w zakresie przyciągania inwestycji. Z całą pewnością jest to bardzo dobry początek. Ja przypominam sobie nawet w szczegółach naszą rozmowę, kiedy przyjechałem do Nowogardu zapoznać się z postępami prac, porozmawiać z burmistrzem i już wtedy zadeklarowałem, iż należy się spodziewać aktywności inwestycyjnej w bardzo krótkim czasie. Nie ukrywam, iż osobiście również zależało mi na tym, iż żeby ten pierwszy inwestor pojawił się bardzo szybko. Jest to rzecz z całą pewnością przełomowa dla każdej podstrefy, a mamy ich w zachodniej Polsce już ponad 60. Mamy inwestorów bardzo dużych, małych, średnich. No, z całą pewnością ta inwestycja, która trafiła dzięki bardzo dobrej ofercie miasta Nowogard do naszej podstrefy w Nowogardzie, jest inwestycją znaczącą. Jest to firma polska, jest to firma, która, tak jak zostało już wcześniej przez pana burmistrza powiedziane, radzi sobie świetnie na rynku międzynarodowym. Lokalizacja też nie jest przypadkowa. Jest tutaj bardzo dobrze połączony teren z Skandynawią, z Europą Zachodnią, więc należy przypuszczać, iż działalność produkcyjna będzie skierowana również na eksport, a może nawet w głównej mierze. Jest to zakład, który zainwestuje grubo ponad 100 milionów złotych, więc to jest znaczący nakład jak na tego typu inwestycję na 6 hektarach, więc będzie tutaj z całą pewnością rozwój w zakresie specjalizacji tej firmy. Mam nadzieję, że tutaj też gmina i miasto nie zapomną o potrzebach inwestora, bo dzisiaj zaczyna być standardem właściwa współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego i my tutaj jako spółka też również służymy pomocą. Więc myślę, że ten pierwszy inwestor to jest bardzo dobry początek i tak jak podczas ostatniego spotkania z burmistrzem zadeklarowałem, iż ten pierwszy dobry inwestor wkrótce się pojawi, tak dzisiaj mogę powiedzieć, iż przy tym potencjale, który rośnie na naszych oczach, a więc mam tutaj na myśli
i drogę S6 i starania samorządu. Będziemy się spodziewać, iż ten teren, który pozostaje nam jeszcze do dyspozycji w podstrefie Nowogard, zostanie zagospodarowany bardzo szybko i proszę mi wierzyć, ja rzadko się mylę w zakresie oceny potencjału w naszych podstrefach. Tak jak dzisiaj już chociażby w Goleniowie mamy sytuację praktycznie wyczerpania naszych możliwości w tym zakresie. Tak, w Nowogardzie ten potencjał jeszcze jest, ale spodziewam się, że może niedługo być już kolejne wyzwanie przed burmistrzem i samorządem w zakresie przygotowania kolejnych terenów. Myślę, że te miasta, które były konkurencyjne, mają bardzo dobrze rozwinięte podstrefy i bardzo dobrą markę wśród inwestorów. Więc ten sukces jest jeszcze bardziej spektakularny, jeżeli weźmiemy pod uwagę silną konkurencję, która o tą inwestycję zabiegała. Proszę mi wierzyć, że ta inwestycja byłaby mile widziana w każdej naszej podstrefie. Jest to bardzo dobry inwestor. Jest zainteresowanie gminą Nowogard. Ja przypomnę, że jeszcze mamy 14 hektarów objętych strefą, przywilejami strefy specjalnej kostrzyńsko-słubickiej. No i też dalsze możliwości rozwoju, ponieważ agencja ma tego terenu więcej, a strefa również ma możliwość obejmowania terenów dodatkowych, więc zachęcamy również przez Państwa jako redaktorów, dziennikarzy, właścicieli mediów, innych przedsiębiorców do zainteresowania się Nowogardem. To są naprawdę dobre warunki do inwestowania. I Państwo, jeszcze tylko pozwolę sobie dodać dwa słowa. W takich społecznościach lokalnych jak Nowogard, z naszego doświadczenia, bardzo istotne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w budowę, w rozwój podstref, w rozwój potencjału gospodarczego miejscowego. Szalenie ważny jest klimat. Szalenie ważne jest to, żeby ludzie byli zainteresowani. Szalenie ważne jest budowanie dobrego wizerunku, żeby ten anturaż, który jest tworzony w ten sposób, był jak najbardziej przyjazny. To ma bardzo wymierny skutek. Ja potrafię wskazać kilka samorządów, które mają dzisiaj kłopoty bogactwa w odniesieniu do innych i tak naprawdę są przedmiotem analiz. Zadawane jest pytanie, dlaczego tu, a dlaczego nie tam, a dlaczego nie dla każdego porówno. Tak nie jest. Ja sobie wiele obiecuję, bo rozwoju podstrefy w Nowogardzie. Na pierwszy rzut oka naprawdę tutaj jest wszystko, co niezbędne, żeby funkcjonowała naprawdę bardzo dobra podstrefa. I ja myślę, że to nastąpi i to w najbliższym czasie. Ciężko mi jest cokolwiek konkretnego zadeklarować z uwagi na to, iż nasza rola w całym procesie jest pomocnicza. Ale myślę, że jest prawdopodobne, iż no, spotkamy się w najbliższych miesiącach. Panie, no, firma Predgrass jest europejskim liderem w branży tej produkcji szyb, orkiet zespolony, tak? Mają swoje rynki i mają swoich odbiorców i kontrahentów i w związku z zainteresowaniem oraz zwiększoną zapotrzebowaniem tychże kontrahentów budują fabrykę właśnie tutaj u nas w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Nowogard. Dlatego nie widzę tu żadnego jakiegoś tam konfliktu interesów, po prostu firma Predgrass ma swoje rynki europejskie, ma swoje rynki skandynawskie, ma swoich stałych kontrahentów, a moim skromnym zdaniem nie wiadomo, czy nie może nawiązać się z tymi firmami jakaś nic współpracy, tak? Bo rynek jaki jest, taki jest pracowników,
I może być tak, że jedna firma drugiej będzie zlecała jakieś wykonanie pewnych elementów, no ale to już... A dlaczego na przykład nasza rodzina firma nie buduje fabryki? To już jest pytanie do naszych rodzimych firm. Czy w ogóle były jakiekolwiek rozmowy? My zachęcamy wszystkie firmy do... Ale to konkretnie. Na terenie gminy Nowogard jest około, o ile pamiętam, ja rozumiem, podmiotów gospodarczych jest ile? No, około 3000. Około 3000. Nie ma szans, żeby dotrzeć do każdej jednej firmy i zapytać, czy chcesz uruchomić swoją działalność na terenie strefy ekonomicznej. Dlatego w 2013 roku, jak uruchomiliśmy strefę, publicznie w gminie Nowogard pokazaliśmy, że mamy strefę, że jest dedykowany pracownik i każdy, kto jest zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie strefy przez ten czas i do tej pory do pana Darka może się zgłosić i pan Darek wyjaśni, jakie są zasady funkcjonowania strefy. My bardzo byśmy chcieli mieć inwestora lokalnego w strefie. Powiem więcej, kilku namawialiśmy, bo to są zwolnienia podatkowe. Strefa daje te zwolnienia podatkowe w podatku CIT. Niemniej jednak nasi inwestorzy jeszcze na dzisiaj nie wyrazili zainteresowania lokowaniem się w strefie. Może dlatego, że strefa ekonomiczna kojarzy się, czy ma takie wizerunki, że to duże firmy międzynarodowe. Co jest totalną nieprawdą, bo z analiz i statystyki wynika, że najwięcej w strefach ekonomicznych to jest firm właśnie z kapitałem polskim. Dziękuję bardzo. Zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich mieszkańców gminy Nowogard. Mamy dla Was pracę.